Audycja popularno-naukowa. Choć wyglądają jak rośliny, są, proszę Państwa, zwierzętami. Nie dziwi więc ich grecka nazwa, którą można przetłumaczyć na polski jako kwiatozwierzęta. Razem z profesorem Jarosławem Stolarskim, dyrektorem Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, zapraszam Państwa teraz do świata koralowców i raf koralowych. Witamy w Eurece, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu. Niedawno odbyła się w Polsce 14. Międzynarodowa Konferencja The International Fossil Coral and Reef Society, na której spotkali się najważniejsi uczeni badający kopalne koralowce i rafy w kontekście zmian klimatu oraz ewolucji ich bioróżnorodności. To jest obecnie bardzo gorący temat i interesuje on nie tylko paleobiologów. Dlaczego? Tak, no rafy koralowe, jak wszyscy właściwie już teraz wiedzą z doniesień medialnych, wymierają. Wymierają dlatego, że zmienia się klimat. Ten klimat zmienia się bardzo szybko i to powoduje, że rafy jakby nie nadążają za tym zmieniającym się klimatem, w szczególności za podwyższaniem temperatury powierzchniowej oceanu, za zakwaszaniem i jakby tracą symbionty, tracą swoich, że tak powiem, wspomożycieli, jeśli chodzi o pokarm, bo współżyjące z koralowcami glony dostarczają im pokarmu i w tym momencie, kiedy rozrywa się ta symbioza, następuje de facto obumarcie koralowców. Tak. Znalazłam takie, myślę, że trafne porównanie, że glony są takimi panelami fotowoltaicznymi dla koralowców. Tak jak dom jest zaopatrywany w energię przez właśnie te panele, tak koralowce zaopatrywane są w pokarm przez glony. Słuszna to paralela? To jest bardzo słuszna paralela, zwłaszcza, że jeżeli spojrzymy na kształty koralowców, to one rzeczywiście są jakby zoptymalizowane pod kątem właśnie światła. Czyli pod kątem nie czynnika, który dla nich jest potrzebny, tylko potrzebny dla swoich symbiotycznych partnerów. Koralowce są domem dla 1/4 wszystkich morskich stworzeń, no ale 1/4 rafy jest już martwa. Tak. Oczywiście te organizmy tam znajdują swój dom. Co więcej, to jest właściwie miejsce ich rozmnażania. I krótko mówiąc, jeżeli te rafy giną, to giną również te organizmy, które tam się rozmnażają, a pośrednio, że tak powiem, mają z tym kłopot ludzie. Dlatego, że te wszystkie gospodarki po prostu w krajach wyspiarskich Pacyfiku, w zasadzie, kiedy nie ma czego łowić, to padają. Z jednej strony to jest rybołówstwo, z drugiej strony to przetwórstwo, a z trzeciej strony turystyka. A jeszcze dodatkowo wymieranie raf powoduje, że nie ma naturalnego falochronu dla tych wszystkich wysp i lądów, czyli krótko mówiąc, jest dużo większe zagrożenie tych lądów przez na przykład tsunami, przez różnego rodzaju fale, które uderzają i erodują te lądy. Rozumiem, że zachowanie raf koralowych to rzeczywiście jest wyzwanie dla no nie tylko uczonych, a polscy uczeni, panie profesorze, mogą tutaj dołożyć taką swoją cegiełkę, ponieważ badają również te kopalne koralowce. I pytanie, jaki jest związek między współczesnymi koralowcami, a tymi sprzed milionów lat? To była główna inspiracja, która nam przyświecała, organizując tę konferencję, również w Polsce, bo rzeczywiście, no można powiedzieć, co to nas w Polsce może obchodzić, jakieś tam rafy koralowe, które giną. No więc po pierwsze, to są zagrożenia ogromnej ilości ludzi, którzy mieszkają w basenie po prostu oceanów pacyficznego czy indyjskiego. I w związku z tym pośrednio to ma również wpływ na Polskę taki, na przykład, że zaczną się fale migracji tych ludzi. Natomiast nas zainteresowało takie pytanie, czy rafy, które powstawały w przeszłości kopalnej, jak one się zachowywały? Czy one też wymierały? Jeżeli wymierały, to jakie były przyczyny tego wymierania? I tak, ocean po pierwsze to nie jest status quo, to znaczy to w jaki sposób my widzimy ocean dzisiaj, jak on ma skład, jaki on ma skład wody morskiej na przykład, to się zmieniało w czasie. W związku z tym organizmy, które ewoluowały, no też jakby musiały sobie dawać radę ze zmieniającym się oceanem, ze zmieniającym się chemizmem tego oceanu i zmieniającymi się ewoluującymi organizmami. No i jedną rzeczą, którą daje się w sposób bardzo piękny obserwować w zapisie kopalnym jest to, że rafy na przykład znikają, a potem się odradzają
Tymi organizmami rakotwórczymi są troszeczkę inne organizmy niż te, które istniały wcześniej. I też jest taki moment, powiedzmy, kryzysowy, kiedy na przykład giną, widać to w zapisie kopalnym, giną rafy płytkowodne, a na przykład przeżywają troszeczkę żyjące na nieco większych głębokościach. No i to jest rzecz, która dzisiaj we współczesnych jakby dyskusjach naukowców zajmujących się dzisiejszymi rafami koralowymi jest bardzo istotna, bo wydaje się, że tak, że no, los większości raf koralowych na świecie jest dzisiaj przesądzony. One prawdopodobnie niestety wymrą. Są wyjątki, bardzo ciekawe zresztą, na przykład na Morzu Czerwonym są takie rafy, które ze względów tak naprawdę na swoją historię geologiczną, one są w stanie przeżyć dużo wyższe temperatury niż na zewnątrz, a to ma związek z tym, że one nie tak dawno, kilkanaście tysięcy lat temu, wpływając larwy tych koralowców, czyli młodociane stadia rozwojowe tych koralowców do Morza Czerwonego, musiały przechodzić jakby przez takie ucho igielne, wysokie temperatury. Czyli tylko te, które przetrwały tą wysoką temperaturę, również przetrwały i... I tą umiejętność przekazały kolejnym pokoleniom. Także czyli wytrzymałość na wyższą temperaturę. Tak jest. Czyli z jednej strony mamy właśnie takie, powiedzmy, enklawy takich trwałych koralowców, które są w stanie prawdopodobnie przetrwać jeszcze dużo więcej niż pozostałe rafy na świecie i te rafy wymrą, a być może kilka tych miejsc, czy kilkanaście przetrwa. A drugą jakby taką strategią to jest to, że koralowce mogą również żyć nieco głębiej. One mają wtedy troszeczkę inne przystosowania niż te płytkowodne, natomiast są to niewątpliwie koralowce, te, które mają potencjał również do tworzenia raf koralowych. Więc właśnie takie żyjące w takich troszeczkę półcienistych wodach koralowce mogą być tym źródłem przyszłych raf, które powstaną po wymarciu obecnych. Te rafy na większych głębokościach to są tak zwane rafy mezofotyczne, tak. Czyli rafy cienia, panie profesorze. Tak. Tak? Tak, tak. Czy one wizualnie różnią się od tych, które można podziwiać na tych no, takich konwencjonalnych głębokościach, czyli w tych morzach, do których dociera bardzo dużo światła? Tak, one są bardzo inne. Ja bym powiedział, że te koralowce przypominają w zasadzie anteny satelitarne, bo one są bardzo płaskie, rozłożyste i mają jakby takie trochę wygięcie, no właśnie skupiające promienie słoneczne, jakiekolwiek, które tam dochodzą. Tam oczywiście dochodzi tych promieni dużo mniej. Niektóre z przystosowań są zupełnie zdumiewające. Na przykład jest taki koralowiec z gatunku, to jest gatunek Leptoseris fragilis, żyjący w Morzu Czerwonym, który potrafi żyć nawet na głębokości 120 metrów. To już jest prawie ciemno tam, ale jednak dochodzi tam trochę światła takiego niebieskiego, który to koralowiec posiada pigmenty, które z kolei wykazują tak zwaną fluorescencję, czyli świecą pod wpływem tego światła niebieskiego i produkują światło, no ta fluorescencję, o dokładnie takiej długości fali, która odpowiada, pasuje tym symbiotycznym glonom. Czyli w warunkach, które wydawałoby się no, prawie ciemno, ale jednak to przystosowanie... To zwierzę potrafiło sobie poradzić. Potrafi sobie poradzić. I ono ma rzeczywiście kształt takiej anteny satelitarne, jedno obok drugiego. Sobie żyją te polipy i koralowce. Te kształty ewidentnie sugerują, że im potrzeba tego światła. Mniej są narażone na falowanie. Nie muszą inwestować energii w budowanie bardzo trwałego szkieletu, tylko raczej właśnie to, żeby wspomóc te swoje glony. Z jakiego czasu pochodzą najstarsze koralowce? Najstarsze rafy koralowe? Bo rozumiem, że tutaj to rozróżnienie właśnie powinnam zrobić. Rafy koralowe dzisiejszego typu, w znaczeniu tworzone przez koralowce, które znamy dzisiaj na rafach, czyli koralowce madreporowe, to te koralowce pojawiły się ni stąd, ni zowąd tak naprawdę, około 240 milionów lat temu w Triasie. To był okres po tak zwanym wielkim wymieraniu permsko-triasowym, kiedy morza były w ogóle ogołocone z bardzo wielu organizmów. I nagle w tym oceanie Tytydy, którym był taki wtedy wielkim oceanem, pojawiają się w bardzo różnych miejscach rafy koralowe. Natomiast to nie jest początek tej całej grupy organizmów. One są według badań molekularnych, są dużo starsze, sięgają głębokiego paleozoiku, czyli powiedzmy około 400 milionów lat w ordowiku, nawet trochę jeszcze głębiej. No i tutaj sprawa jest o tyle zaskakująca, że my w zasadzie od tego ordowiku do Triasu mamy bardzo, właściwie prawie w ogóle, nie mamy dowodów kopalnych na istnienie takich koralowców. Natomiast no, tak się szczęśliwie złożyło, że w ordowiku właśnie, wtedy kiedy one się miały pojawić, według badań molekularnych, mamy również skamieniałości,
które no, są takie same prawie jak dzisiejsze, takie głębokowodne koralowce, właśnie te madreporowe. No, czyli jest jakieś świadectwo, że coś pojawiło się i mamy tego dowód w ręku. No potem nie mamy. Potem oczywiście jest bardzo ciekawe pytanie, dlaczego my nie mamy pozostałości. Zapisów. Tak. I tu pomysłów jest kilka, bo jeden z pomysłów mówi, że, czy hipotez, mówi, że to były formy głębokowodne. Jeżeli były głębokowodne, no tego zapisu, tych osadów głębokowodnych stosunkowo jest mało i być może jeszcze nie znaleźliśmy. A druga, taka zaskakująca hipoteza jest taka, że być może one się pojawiły, tworzyły szkielet, a potem przestały ten szkielet tworzyć. I taka możliwość, że koralowiec... Jak miały miękkie ciało, to nie zostało po tym śladu. Tak, i powiem, są eksperymenty wykonane w laboratorium, kiedy takie koralowce tworzące szkielet wkłada się do wody takiej kwaśnej, ten szkielet się całkowicie rozpuszcza. Natomiast później, kiedy jakby warunki wrócą do stanu normalnego, to ten szkielet się ponownie tworzy. Czyli tak jakby szkielet nie jest potrzebny koralowcom do przeżycia, on jest potrzebny czy niezbędny do tworzenia rafy, ale koralowcom nie jest niezbędny. Więc to być może była taka sytuacja, że one no, po prostu nie tworzyły szkieletu i w związku z tym mamy jakby taki niemy zapis. Do triasu, mówił pan profesor, tak. Czyli co, do 250 tak, milionów lat? Tak, 240 tak naprawdę. Mhm. Co ciekawe, te najstarsze rafy, te koralowce typu rafowego są znane z Polski. Więc to był zresztą też jeden z powodów, dlaczego myśmy tak dumnie, że tak powiem, tą konferencję chcieli zorganizować w Polsce, no bo mamy stąd najstarsze rafy koralowe w zasadzie na świecie. A czy, panie profesorze, koralowce są rekordzistami długowieczności? Niektóre tak. To znaczy tu mamy rekordy długowieczności takich koralowców, które mają szkielety organiczne, czyli nie te madreporowe, rafowe, ale są już dzisiaj głębokowodne koralowce, które potrafią żyć, no tam nawet się mówi o tysiącach lat. Ponad 4000, gdzieś znalazłam taką informację. tak, to prawda. Znaczy same koralowce rafowe, one też potrafią żyć stosunkowo długo, jeżeli środowisko im na to pozwala. Natomiast mamy też wielką tajemnicę i tu nie wiemy, jak tak naprawdę żyją długo te koralowce. Te najbardziej głębokowodne potrafią żyć na 7000 metrów koralowce. I no, my w ogóle niewiele wiemy o tym życiu głębokowodnym. W związku z tym tam być może tkwi tajemnica, najbardziej skrywana tajemnica koralowców, tak, głębokowodna. Profesor Jarosław Stolarski, dyrektor Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, był gościem Eureki. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor. Eureka. Audycja popularno-naukowa. Której kolejna odsłona? Już jutro. Poznamy laureata Nagrody Nobla z fizyki. Zapraszam w imieniu Jakuba Domorackiego, a ja usłyszę się z państwem w piątek. Katarzyna Kobylecka. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.